Zaczynamy zwiedzanie i tutaj niespodzianka, cześć Iza! Cześć Adam, słuchajcie, od miesiąca mieszkam i pracuję w Doha i pokażę Wam najciekawsze miejsca, także chodźcie ze mną. Chodźmy! To Iza, jaka jest Twoja historia? Jak się w ogóle znalazłaś tutaj w Katarze, w takim niecodziennym miejscu dla łyżwiarki? Okej, no ja całe życie trenowałam łyżwiarstwo synchroniczne i łyżwiarstwo figurowe. Trenowałam też w tańcach na lodzie razem z naszymi polskimi olimpijczykami. A może będą to oglądać, to ich serdecznie pozdrawiam. No. W toruńskim klubie MKS Axel pojawiła się oferta pracy i pomyślałam, że skorzystam z niej. To jest coś niecodziennego, no, wyjazd do arabskiego kraju, żeby pracować na lodowisku, również otwartym. No to myślę, że to jest niecodzienna przygoda, także jestem już tutaj miesiąc, zostanę tutaj kolejne miesiące. No i fajnie, wiesz, przeżywam taką przygodę życia. Złoty Kciuk to jest tutaj takie miejsce charakterystyczne jak u nas, może jak u mnie, bo ja pochodzę z Torunia, u nas takim miejscem jest Kopernik, gdzie się wszyscy spotykamy, tak? Jak się gdzieś umawiamy, a tutaj wszyscy się umawiamy przy Kciuku. I tu mamy magnesy z Kataru w różnych kolorach, po kilka riali za sztukę. I są i nasze wielbłądy, którymi tutaj Katar bardzo się szczyci. I w ogóle bardzo mile widziane jest tutaj targowanie się i to można zejść naprawdę prawie o połowę ceny czasami. Targowanie się i płacenie dolarami. No co ty gadasz, targowanie się w restauracji? Tak, tak. Można spróbować, szczególnie tutaj na suku, to jest bardzo mile widziane. Jak spróbujesz, usiądziesz gdzieś większą grupą i zaproponujesz jakąś cenę, to są w stanie się na to zgodzić. To normalne, że to jest tak zawsze tyle ludzi, Iza? Nie, no na co dzień, w ciągu tygodnia nie ma tutaj tylu ludzi. Przychodzi dużo kobiet w abajach, dużo mężczyzn w togach tutaj chodzi, natomiast na co dzień, w ciągu tygodnia nie ma tu prawie nikogo. A dzisiaj wszyscy w krótkich spodeneczkach, poprzebierani ładnie. Tak. Szalik z wizerunkiem premiera Kataru, tak? Na to wygląda. Myślę, że w Warszawie nie mam okazji dostania takich rzeczy mimo wszystko. Ale tutaj król jest bardzo szanowany i trzeba tutaj uszanować w ogóle tą hierarchię, która panuje. To jest bardzo ważne, ta ich royal family. Ochroniarz? Tak, wszędzie, absolutnie wszędzie. Tutaj na okres Mistrzostw Świata pojawiło się ich na naprawdę sporo. Zostali zatrudnieni właśnie na 3 miesiące zazwyczaj. Tak jak się ich pytałam, to 3 miesiące pracują i wracają gdzieś tam do siebie, nie? Iza, ale przed czym oni nas chcą chronić? No właśnie, i to jest to pytanie. Powiem ci, że nie wiem. Ja na pewno tutaj, będąc ten miesiąc, czułam się bardzo bezpiecznie. Tutaj się nie zamyka domów, nie zamyka się samochodów. Też popatrzysz na te auta, to nie wiem, czy w Polsce chciałbyś je zostawić. Na prywatnym parkingu, na 2 klucze? Tak, na 2 klucze, albo nawet nie, wiesz, gdzieś tam pod ziemią, 3. parking. Nie, no to jest tutaj niesamowite, ale wiem, że tutaj, jak pytałam się też lokalnych ludzi, którzy tutaj mieszkają, to mówią, że jednak na ten okres Mistrzostw Świata się trochę boją. Boją się tego, że będzie tyle narodowości, że to bezpieczeństwo będzie po prostu gdzieś tam niższe. Zobaczymy teraz trochę lokalnych rzeczy. Tutaj można kupić przyprawy, kadzidła. Będzie bardzo aromatycznie, poczujesz, że z każdego miejsca będzie wydobywał się inny zapach. Bo to jest taki zapach ciężki. Na początku ja nie mogłam się do tego przyzwyczaić, już teraz jest trochę lepiej, ale dla mnie na początku to było aż drażniące, wiesz? Też w powietrzu, nie wiem, czy jak przyleciałeś, to czułeś się zapach piasku na przykład? Tak, czuć, tak? Było, czuć, tak, bo ja już jestem przyzwyczajona. Korniż to 7-kilometrowy park, w zasadzie promenada, po której można się przechadzać. I w ciągu dnia jest tu pięknie, i wieczorem, a Katarczycy spędzają tu swoje najważniejsze święta. Też między innymi święto sportu narodowe Kataru jest tutaj celebrowane. Wszystko bardzo ładne, te palmy w równych odległościach od siebie, no i w oddali dzielnica biznesowa Dohy, którą teraz widzicie na drugim planie. Pięknie prezentuje się Umbrella Park, nazwa oczywista. I enjoy, because w Polsce jest bardzo zimno. No w Polsce jest teraz bardzo zimno, spadł pierwszy śnieg, tak? Teraz w ciągu ostatnio tych kilku dni. Tak. Wow.
jestem absolutnie wyjęta z tego systemu, nie wiem co się dzieje w Polsce. No tutaj jest teraz 30 stopni, będzie troszeczkę ciut zimniej, tak? Będzie te 25, w nocy będzie tak 15, 19, coś takiego. No co, no, takie wakacje, nie? Dłuższe, kilkumiesięczne. Dzięki za tę podróż po Dosze, po wielu różnych fajnych miejscach. Dzięki, że znalazłaś dla nas czas i powodzenia w tej przygodzie życia. Dzięki bardzo. Mam nadzieję, że będzie trwało jak najdłużej, bo naprawdę dużo się tutaj uczę różnych rzeczy i poznaję nową kulturę i to jest dla mnie coś absolutnie egzotycznego i absolutnie fantastycznego. Także fajnie, też cieszę się i dziękuję za taką szansę, że jest i super. Gdyby ktoś chciał wpaść na łyżwy w Dosze, to zapraszamy. Zapraszamy, dokładnie. Cześć, pa, pa. Pa, pa. Bye.